sektorze. Coraz częściej na ulicach polskich miast mamy do czynienia z hulajnogami. Nie jest łatwo, pojawiają się nowe zagrożenia, wypadki. Czy potrzebne jest uregulowanie tego zagadnienia, tej nowej miejskiej mobilności? Czy może wystarczyłoby, żeby samorządy same wprowadziły jakieś regulacje? My jako policja tak naprawdę nie możemy się doczekać tych regulacji, bo w tej chwili, patrząc na ruch tych pojazdów, chociaż wstrzymujemy się z używaniem tego słowa, bardziej wolimy słowo urządzenie. No ale łatwiej rozmawiać, kiedy mówimy o tej hulajnodze elektrycznej jako pojeździe. W ogóle genezą podejścia takiego prawnego do tego typu urządzenia pojazdu są hulajnogi takie zwykłe, bez napędu, czyli z napędem, no, siłą mięśni napędzane po prostu. I takie urządzenia i osoby, które korzystają z takich rozwiązań, są traktowane przez prawo jako pieszy w ruchu drogowym. No ale popularyzacja tych hulajnóg elektrycznych, no, spowodowała to, że my zaczęliśmy baczniej się temu przyglądać i tak naprawdę z punktu widzenia prawnego nie jest taka osoba określona jako pieszy, ani jako kierujący pojazdem. Więc uregulowanie jest niezbędne. Najlepiej, gdyby było to uregulowanie prawne globalne. Ale jeśli będzie to uregulowanie chociażby takie lokalne, samorządowe, no to w drodze uchwały my też możemy egzekwować prawo. A jakie są największe zagrożenia ze strony użytkowników tych pojazdów? Zagrożenia są takie, że im więcej tego typu urządzeń będzie jeździło w przeróżnych miejscach, zaczynając od chodnika przez drogę dla rowerów, pojezdnie nawet się zdarza, no to większa liczba takich pojazdów, większe prawdopodobieństwo wypadku drogowego wręcz, a zawsze problemem będzie prędkość tak naprawdę, niedostosowana do warunków, w których znajduje się dany użytkownik tej hulajnogi elektrycznej. To będzie i jest największe wyzwanie, ponieważ jest to urządzenie ciche. Oczywiście można to porównać do sytuacji, gdzie pieszy biegnie chodnikiem, ale to nie ma znaczenia. My wymagamy trochę więcej od tych osób, które używają hulajnóg elektrycznych. No, chcemy, żeby pamiętali, że nawet rowerzysta, kiedy prawnie może pojawić się na chodniku, no to stety, niestety dla rowerzysty ma jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym. I chcielibyśmy, żeby ci na hulajnogach tak robili. Póki co my przyglądamy się, nie interweniujemy, jeśli nie ma zagrożenia bezpieczeństwa. Ale prędkość połączona z taką trudnością detekcji ruchu takiego urządzenia pojazdu, one są bardzo ciche, rzeczywiście. No może spowodować naprawdę wypadek drogowy i to tragiczny. I parę razy już spowodował, bo te pojazdy, urządzenia są mniejszych gabarytów niż jakiekolwiek inne. Jeśli ktoś przemyka między budynkami, między zaparkowanymi samochodami, no bo przemyka chodnikiem, to trudno jest go zauważyć. I zdarzy się tak, że ten ktoś, no tak zachęcony tą swobodą i tym wspaniałym urządzeniem, wjedzie na przejście dla pieszych, tragedia gotowa. A jak w statystykach to wygląda, policyjnych, czy już... Obecnie system SEWIK, w którym my prowadzimy ewidencję wypadków, uniemożliwia z racji swojej instrukcji rejestrowanie tych wypadków, ponieważ to urządzenie nie jest pojazdem. A co do zasady, mamy rejestrować te wypadki, gdzie uczestniczył co najmniej jeden pojazd. Zatem oczywiście my widzimy, bo też media sporo o tym mówią, my jesteśmy na miejscu tych zdarzeń z tymi hulajnogami elektrycznymi, natomiast no, nie ma tego w porównaniu w ogóle z wypadkami czy kolizjami w Polsce, obserwując chociażby cały rok. Nie jest to ogromny problem, ale jest to problem, którym trzeba się zająć i mamy wrażenie, patrząc na to, co jest w innych krajach, te regulacje prawne, że chyba Polska dosyć mimo wszystko szybko reaguje na to, na tą potrzebę uregulowania zasad poruszania się tych pojazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.